jesteś bardzo aktywnym człowiekiem. Czasem tak sobie żartuję, że... Czasem tak sobie żartuję, że kiedy wychodzę do miasta i ciebie nie spotykam, to się zaczynam zastanawiać, czy na pewno jestem w Łodzi. Słuchaj, to co się wydarzyło ostatnio w Warszawie, tak? Czyli taka wielka akcja społeczna zwołana przez portal społecznościowy, kilkanaście tysięcy ludzi na ulicy Młodych w imię jakiejś wartości. W zasadzie pierwsza taka demonstracja od dłuższego czasu u nas w Polsce. Coś takiego jest możliwe w Łodzi. Mamy w Łodzi młodych, aktywnych ludzi, którzy mogliby tak po prostu się skrzyknąć i zrobić coś razem. Znaczy, Łódź była właśnie wyprzedziła, można powiedzieć, tak? Tę akcję Krzyż na Facebooku, robiąc obronę krzyża poduszkami. I oczywiście no, to było kilkadziesiąt osób, a nie kilka tysięcy. No, ja jestem, że tak powiem, weteranem organizowania tego typu akcji różnych, tak? Kiedy był Giertych, pamiętam, w Łodzi była wtedy chyba rekordowa akcja, na której ja byłem, to było jakieś 300, może 400 osób. Jakieś akcje dla Tybetu, prawda, no, tych osób było kilkadziesiąt. Łódź nie ma jeszcze, mam wrażenie, tak do końca rozbudzonej takiej obywatelskiej świadomości w sprawach związanych z miastem, moim zdaniem, jest szansa. No pamiętam, co się działo przy Kamerimisz, prawda? Ci ludzie wyszli zmanipulowani trochę przez Żydowicza, ale jednak zaangażowali się w coś na rzecz miasta. Także wydaje mi się, że to rośnie i wśród młodych ludzi jest obciach wchodzić w politykę, ale nie jest obciachem mieć poglądy i walczyć o te poglądy. I to jest bardzo pozytywny znak. Co zrobić? Znaczy nawet nie tylko mówię o Łodzi, ale nawet jeżeli w Rzymie, w Paryżu były demonstracje przeciwko wojnie w Iraku, w Afganistanie, tam było kilkaset tysięcy, nawet do miliona osób. U nas w Warszawie garstka gdzieś pod ambasadą amerykańską. Jest szansa na to, jest już czas na to, żeby Polacy manifestowali swoje poglądy, swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje w taki właśnie nowoczesny, spektakularny sposób. Znaczy ja uważam, że internet daje ogromną szansę rzeczywiście w tym, żeby wspomóc tego typu akcje, tylko że no, Polacy jakby to jest jasne, znaczy jakby my wiemy, u nas rząd może zrobić właściwie wszystko i poza pielęgniarkami, górnikami czy grupami interesu, nikt nie będzie manifestował w obronie, że tak powiem, wartości, znaczy nie interesu takiego materialnego. To się moim zdaniem powoli może zmieniać, bo ludzie już zaspokajają te podstawowe potrzeby. Już się nachapaliśmy, już się najedliśmy, prawda? Już mamy te szkoły pokończone, te kursy, już ta wycieczka jest kupiona do Grecji. No i można przy okazji poczuć się lepiej i zrobić coś bezinteresownie, tak? Zrobić coś bezinteresownie też dla samego siebie, czyli wyrazić swoje zdanie. To się zmienia bardzo powoli i my jesteśmy tacy bardzo, to jest to trochę wina liberałów, no muszę się uderzyć w piersi, tak, przez ostatnich 20 lat, nawoływanie do takiej skoncentrowania na swojej prywatności, na takiej indywidualności. Moim zdaniem potrzebna nam jest teraz bardziej taki projekt takiego, nazwałbym, liberalizmu publicznego czy politycznego, to znaczy nie wystarczy mieć poglądy, trzeba jeszcze o nie walczyć. Nie mówię walczyć w sensie zbrojnym, tak, ale walczyć w sensie manifestowania tych poglądów, czy to w internecie, czy raczej zwłaszcza przy urnie wyborczej, czy na ulicy. A jak to jest być redaktorem naczelnym liberalnego magazynu w Polsce, w Łodzi, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno liberał to było prawie jak przezwisko? No to jeszcze nie tak dawno, mówiąc szczerze, bo z jednej strony część ludzi tak określa Platformę i co jest nieprawdą, tak, bo tam liberalizmu jest tyle, co na lekarstwo. No są różne, prawda, inwektywy, tak, że ten arogancki Jażdewski po prostu i promuje komuchów typu Michnik i tak dalej, i za chwilę będzie Kiszczak. To jest taki folklor, no. To szczerze mówiąc, nie może być tak, że coś się podoba wszystkim, prawda? Jak to się podoba 10% ludzi, to już byłoby świetnie. Oczywiście jest to takie obciążenie. Na pewno na początku branie na siebie oczyszczania imienia, tak, pewnej pięknej idei, tak, jaką jest liberalizm, czyli po prostu no, krzewienia wolności, tak, w skrócie pod tytuł Liberté mówi głos wolny, wolność ubezpieczający. To w skrócie można powiedzieć jest programem każdego liberała. Na pewno jest to kamień u szyi, ale z drugiej strony jakby młode pokolenie już nie ma tych uprzedzeń. Tak? To, że ludzie pokroją Lepera czy tego typu jak nie wiem, od Ryzyka są przeciwnikami i nas atakują, to właściwie nas tylko wzmacnia. Bo pokaż mi twoich wrogów, a powiem ci, kim jesteś. Także takich wrogów to po prostu czysta przyjemność posiadać. To będzie niewątpliwie ciekawe pół roku. Rozstrzygnięcie dotyczące stolicy kultury, wybory samorządowe. Jesteś optymistą, będzie się dużo działo, ale nie tylko dużo, ale także ciekawych rzeczy. Znaczy, jeśli chodzi o media, to ja uważam, że tu Halo Łódź, no my w mniejszym stopniu, czy inne gazety będą miały wiele rzeczy tutaj do zrobienia. Na pewno będzie ciekawie. Nie wiem, czy będzie lepiej, ale na pewno śmieszniej. Znaczy, na pewno będzie ciekawiej. No i chciałbym, żebyśmy nie powiedzieli sobie pod koniec dnia, znaczy pod koniec roku, że
miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. To znaczy, wydaje mi się, że mamy unikalną szansę w tym roku, właśnie roku, kiedy politycy są otwarci, kiedy słuchają, prawda, kiedy muszą słuchać, bo jest ta kampania, żeby wypowiedzieć swoje zdanie i wywrzeć na nich presję, tak jak rzadko, to raz na 4 lata się zdarzy taka okazja. Jeśli tę szansę wykorzystamy, to moim zdaniem będziemy mogli z szacunkiem spojrzeć w lustro pod koniec tego roku i powiedzieć, no, udało się. No i bardzo tego bym tobie i sobie życzył. To ja tobie życzę tego samego i do zobaczenia. Dzięki, Kuba. Dzięki.